Ten program powstał dzięki przyjaciołom, sponsorom i partnerom Nadzieja TV. Dziękujemy. Witam wszystkich słuchaczy na kolejnym studium Słowa Bożego w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Tematem dzisiejszego rozważania Słowa Bożego będzie czynienie innych uczniami poprzez przenośnie. Razem ze mną w rozważaniu Słowa Bożego biorą udział dzisiaj Igor, Władysław, Julian, a ja na imię mam Mariusz. Chcemy oczywiście rozważać Słowo Boże z Bożym błogosławieństwem i jak to czynimy zwykle przy tej okazji, będziemy się też wspólnie modlili. Bardzo proszę o modlitwę na rozpoczęcie naszego rozważania Juliana. Boże nasz dobry, do Ciebie przychodzimy z podziękowaniem za Słowo Twoje święte, za wielkie prawdy, które tu przekazałeś, objawiłeś nam. Chcemy dzisiaj jeszcze zgłębiać je i przekazywać również przez internet innym, ażeby mogli również się budować. Proszę Cię teraz o błogosławieństwo zarówno dla naszych słuchaczy, internautów, jak też dla nas, żebyśmy czynili wolę Twoją, żebyśmy szli za przykładem Jezusa, apostołów, a żebyśmy mogli być użytecznymi sługami w Twojej sprawie tu na ziemi. W imieniu Jezusa o to prosimy. Amen. 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 Tak jak powiedziałem przed chwilą, mamy ciekawe zagadnienie. Mówimy o czynieniu innych uczniami. Wielkie zadanie, Boże zadanie. Ale też mówimy o pewnej specjalnej metodzie, którą znajdujemy w Słowie Bożym. Mamy mówić o czynieniu innych uczniami poprzez przenośnie. Pewne porównania. Może porozmawiamy właśnie na samym początku o tym, jakie to zalety może mieć przekazywanie pewnej treści, a już tym bardziej czynienie uczniami Jezusa Chrystusa kogoś poprzez porównania przenośnie. Jak myślicie? To jest tylko chyba, nie tylko jedna, ale jedna z przyczyn, aby przekazywana treść była zrozumiała. Dlatego przenośnie, ilustracje z przyrody, z budownictwa w naszej lekcji, to jest raz. Druga rzecz, używał przenośni, aby to było jak najbardziej zrozumiałe, jak najbardziej dotarło do ludzi, bo miał do czynienia z ludźmi, którzy może na co dzień nie studiowali Pisma Świętego, nie rozumieli jego treści. I dlatego też starał się przybliżyć tą treść przez ilustrację, aby jednak docierało i było to zrozumiane i przyjęte, zastosowane, bo to był główny cel. Czytałem, że na co dzień 65% przekazujemy informacji w sposób niewerbalny, czyli w jakiś sposób poprzez gesty. Nie musimy mówić. Wystarczy gest taki czy inny, czy kiwnięcie głową i już przekazujemy informację. Jezus oczywiście też w sposób niewerbalny przekazywał wiele informacji, ale nawet kiedy posługiwał się słowem, to nie musiał mówić wprost, co to jest prawda, czy kto jest moim bliźnim. Tylko opowiedział historię o Samarytaninie i w ten sposób zobrazował, bo ludzie jakby teraz widzieli ten obraz, kto jest moim bliźnim. Więc poprzez symbole, przypowieści, porównania Jezus docierał do ludzi. O to chodziło, żeby jak najbardziej dotrzeć do ludzi, żeby zrozumieli prawdę. Dziękuję, Igorze. Gdybyśmy dzisiaj chcieli przekazać treści związane z Pismem Świętym, powiedzmy, teologiczne, prawda? Wielu z nas kończył na przykład jakieś szkoły teologiczne, zna ten język, to jest tak te wyobrażenia, myśli, które są związane. Natomiast zwykli ludzie czasami nie mają pojęcia. Nawet jak słyszą, jak rozumieją nawet te zdania, to często nie mogą dobrze skojarzyć tą całość, prawda, tego przekazu. I wydaje mi się, że Jezus to wyraźnie ominął jakby takiego języka teologicznego, chociaż potem, kiedy patrzymy dalej wyjaśnienie niektórych podobieństw, Jezus dalej tłumaczył, o co chodzi w całej tej przypowieści. Ale On starał się w jak najprostszy sposób, jak najprostszy przekaz po to, żeby móc dotrzeć do człowieka. Pamiętajmy, że Jezus znał, potem jak Ewangelia Jana nas przekonuje, znał myśli każdego człowieka. Znał wszystko, co jest w głowie człowieka. I On wiedział, jak najlepiej do tego człowieka dotrzeć, prawda? Więc zobaczmy, jeżeli Jezus wykorzystał przypowieści, to znaczy, że to jest najlepsza metoda, aby móc pewne treści związane z Ewangelią, związane z rozumieniem życia wiecznego, miłości Bożej, prawda? I wiele innych rzeczy, które Jezus przekazał, w jak najprostszy i możliwy do świadomości danej osoby metoda. Więc popatrzmy, że Pan Bóg jest niesamowitym, powiedzmy tak, niesamowity kunszt właśnie w przekazaniu. Tak samo widzimy, że w Starym Testamencie jest przecież wiele przypowieści, które zostały też przekazane, nie tylko w Nowym Testamencie. Na przykład Pan Bóg pokazuje, że Jego miłość do swego ludu wyrażana jest tak samo jak przez związek małżeński, albo kiedy naród izraelski zdradza, tak samo pokazuje, że dokładnie tak samo jest, jak jest w związku małżeńskim, kiedy kobieta zdradza, prawda? Więc zobaczcie, jak Pan Bóg pięknie i ładnie chciał przestawić, jak chciał dobitnie jakby dotrzeć do świadomości ludzi, właśnie przez przypowieści, bo inaczej, przez same słowa mi się wydaje, że nigdy by ten cel nie został osiągnięty właśnie jak przez przypowieści. Dziękuję bardzo, proszę. Warto jeszcze jedno podkreślić, że w starożytności, szczególnie w kulturze tej bliskowschodniej, to była kultura, że ludzie przez obrazy lepiej zrozumieli. To dopiero filozofia grecka nauczyła myśleć abstrakcyjnie, że nie musimy coś dotknąć, zobaczyć, aby zrozumieć. A w tamtej kulturze właśnie tak było i dlatego cały Stary Testament, cały system ofiarny, który studiowaliśmy na podstawie Słowa Bożego w minionym kwartale. To wszystko przez przykłady, ilustracje, praktyczne rzeczy, dlatego że tak ludzie wtedy myśleli. Dopiero filozofia, jak już mówię, grecka nauczyła myśleć inaczej, a dzisiaj z powrotem wracamy do kultury obrazkowej. Może należy stosować inne obrazy związane z obecną rzeczywistością, ale ludzie dzisiaj też są przyzwyczajeni do... Jak czegoś nie zobaczą w filmie, czegoś nie zobaczą w komputerze czy czegoś, to nie dociera do nich. Czegoś nie ma w internecie, tego nie ma wtedy. Tak, ja tak żartem czasem mówię, że to jest znak końca, że my z powrotem do tego takiego sposobu myślenia. Ale jeżeli taki sposób dociera do ludzi, to należy go stosować. I Chrystus go stosował. I pisarze Biblii z natchnienia stosowali te obrazy. No rzeczywiście, działa to na wyobraźnię. Jest to coś takiego, co nie tylko oddziaływuje na nasz rozum, prawda? Ale kiedy słyszymy pewne historie, nawet jak małym dzieciom opowiada się jakieś, my mówimy, bajki, dzieci się włączają w tą akcję, przeżywają to, cieszą się, boją się. Czują to po prostu, co rzeczywiście... A wszędzie jest morał. Wszędzie jest morał. Oczywiście, kiedy mówimy o tych przenośniach, to może warto byłoby się posłużyć pewnymi przykładami, bo to jest najciekawsze, jak niezwykle czasami precyzyjnie prorocy Boży, natchnieni przez Boga, wykorzystywali właśnie tę metodę docierania do człowieka, żeby uczynić go kimś bliższym Bogu, bo załóżmy gdzieś tam się zagubił. Proszę bardzo. Zanim może przejdziemy do tego, ja sobie nawet wypisałem kilka myśli. Tak się zastanawiałem nad tym, dlaczego Jezus taką metodą posługiwał się, żeby pozyskać ludzi, żeby byli jego uczniami. Przechodził od znanych rzeczy do nieznanych. Bardzo wielu miał rolników, więc słuchaczy, to mówił im o ziarnie gorczycznym, o siewcy, który wychodził siać, o winnicy, tak jest. Do innych mówił o tym, jak to się łowi ryby. Do Piotra powiedział, będziesz teraz rybakiem ludzi. On wiedział, co to znaczy. Rozumiał, może nie do końca, ale to do niego docierało. Poza tym nie trzeba było wielu słów. Jezus nie musiał temu Piotrowi dużo tłumaczyć, jak mu powiedział, że odtąd ludzi łowić będziesz. I on mógł sobie wyobrazić resztę, jak to będzie wyglądało. A więc niewiele słów, a wiele prawd można było przekazać. Poza tym łatwiej zapamiętać było, kiedy się widziało jakiś obraz. Jezus powiedział, ja jestem dobrym pasterzem. Oni na ogół wszyscy wiedzieli, co to znaczy być pasterzem. Widzieli to i teraz sobie myśleli, Jezus jest tym dobrym pasterzem. Ile tutaj myśli dodatkowych się nasuwało. Można było uniknąć też pewnych niebezpieczeństw. Jezus, kiedy mówił w przypowieściach, nie mógł być bezpośrednio oskarżony o coś tam. No bo nie mówił nikomu wprost, tylko przez przypowieść podawał czasami. Nie wszystko też, i to dla mnie jest najciekawsze, nie wszystko też Jezus do końca wyjaśniał. Niektóre przypowieści podał i nie wyjaśnił nic. I dopiero uczniowie przychodzili i powiedzieli, wyjaśnij nam tę przypowieść. I wtedy Jezus wyjaśniał. W jednym miejscu Jezus powiedział, ażeby ci, którzy nie wierzą, to nie wierzyli i byli potępieni, a którzy chcą, żeby byli zbawieni. To tak jak z krzyżówką troszeczkę. Lubimy rozwiązywać krzyżówki, bo to jest ciekawe, jak to tam dalej udało się rozwiązać, cieszymy się. A gdyby tak podać kawę na ławę, rozwiązana krzyżówka byłaby nieciekawa, byśmy do tego nie szli. I Jezus nie do końca tak wszystko prosto przedstawiał. Nieraz mówił tak, na przykład zburzycie tę świątynię, czy zburzcie tę świątynię, a ja we 3 dni ją wystawię. Kto to rozumiał wtedy? Musieli się nad tym zastanawiać, albo do Nikodema, że tak jak Mojżesz podwyższył węża, tak musi być podwyższony Syn Człowieczy. On długo myślał o tym i dopiero jak zobaczył Jezusa na krzyżu, zrozumiał tę prawdę. I to jest naprawdę sztuka, żeby umieć tak zainteresować ludzi, żeby myśleli o tym, chodzili, mieli ten obraz w głowie. Jezus to pięknie robił. Zobaczcie, mijają wieki i my wracamy do tych historii. Zobaczcie, nie wszyscy musimy być bardzo tacy twórczy w tym sensie, że wymyślać nowe historie za każdym razem. Często sięgamy do tych przykładów, które są już w Piśmie Świętym. Z tym, że one rzeczywiście zostały wymyślone w czasach, kiedy rozumieli je wszyscy, a dzisiaj czasami trzeba pewne sprawy jakby wyjaśniać od samego gruntu, no bo nie wszyscy są dzisiaj rolnikami, tak jak kiedyś większość, prawda? W tych stronach, gdzie mieszkamy, no nie wiem, czy spotykamy rybaków, ale wtedy nad Jeziorem Galilejskim było ich wielu. Niemniej wyjaśniając całą historię, otoczenie tego wszystkiego, te historie przemawiają cały czas. Ta głębia nauki Jezusa Chrystusa jest poznawana. Nie chcę powiedzieć poznana, właśnie poznawana. Może właśnie dlatego, że te nauki Jezusa Chrystusa były zbyt głębokie właśnie i one nie mogły być ujęte prostymi słowami. Każda przypowieść coś do tego dodaje. No ale jak powiedziałem, mamy historię w Nowym, ale mamy historię też w Starym Testamencie. Wybierzmy jakieś konkretne, żeby pokazać, co Bóg robił, żeby rzeczywiście z człowieka, który ma pewien problem, który jeszcze nie jest uczniem Jezusa Chrystusa, żeby go uczynić uczniem Chrystusa. Jakie to przypowieści moglibyśmy przytoczyć? tak konkretnie, żeby zilustrować to, jak głęboko potrafiły dotrzeć do serca człowieka, do umysłu człowieka, żeby zrozumiał, o co Bogu chodzi i o co chodzi w jego życiu. No tu jest ilustracja, czy przykład, gdy prorok Natan przyszedł. Cała sztuka człowieka, który chce drugiemu zwrócić uwagę na jego złe postępowanie, to bardzo często nie polega na tym, wiesz, ty jesteś taki, to zrobiłeś, tamto, ale cała sztuka polega, żeby człowiek sam dosyć do przekonania, oj, źle jest ze mną, źle zrobiłem. I tam jest przykład Dawida, który dopuścił się cudzołóstwa i nawet jeszcze, żeby to ukryć, później morderstwa. No i prorok Natan przyszedł i opowiedział pewną historię o owieczce, że bogaty człowiek miał dużo owiec, a był biedny, który miał jedną owieczkę i traktował ją prawie jak córka. Ale później ten bogaty człowiek nie chciał ze swojego stada złożyć, wziąć owieczki, tak? No, ale tą jedyną wziął. Czyli miał tyle możliwości, tyle owiec miał, a on tą jedną zabrał i tego. I wtedy Dawid w swej sprawiedliwości królewskiej, zdenerwował się i gotów umrzeć taki człowiek i tak dalej, i tak dalej. I dopiero jak zrozumiał ohydę takiego czynu, to dopiero wtedy Natan powiedział, ale ty jesteś tą osobą. Wtedy, kiedy Dawid już był przygotowany na to, a właściwie to wyrok już sam wydał na siebie. To nie prorok wydawał, bo może to było nawet niebezpieczne, kiedy prorok Natan przyszedł do króla i gdy mu tak bezpośrednio powiedział, coś ty zrobił i tak dalej. Także przypowieść, którą opowiedział, czy które są używane w Biblii, mają bardzo szerokie zastosowanie. Proszę. Ja właśnie widzę w tej przypowieści, w jaki sposób Pan Bóg chce dotrzeć do Dawida, prawda? Bo widzimy, że Dawid zrobił coś bardzo złego, tylko pytanie było, jak dotrzeć, żeby naprawdę do niego to przemówiło. Najlepiej, jak tylko można było. I widzimy skutek tego, na przykład Psalm 51. Widzimy, że naprawdę Dawid zrozumiał, o co Panu Bogu chodzi. Uważam, że gdyby inaczej było przekazane Dawidowi, nie było to aż tak dobitnie do Dawida, to słowo nie dotarło do Dawida. Po drugie, zobaczcie, że w zasadzie to zmieniło potem całe życie Dawida. Jego stosunek potem do wielu spraw, do spraw bożych był inny niż przedtem. I w zasadzie na koniec życia Pan Bóg powiedział, że to jest człowiek według serca mojego. Zobaczcie, Pan Bóg przez takie rzeczy chce dotrzeć do tego człowieka i po to, żeby on zrozumiał, gdzie jest jego błąd. Często my tak samo musimy, aby to Pan Bóg do nas dotarł swoim słowem, prawda? Żeby powiedział, kim my jesteśmy, jak to słowo może do nas dotrzeć. Dlatego mamy Pismo Święte, prawda? Kiedy przez to słowo może dotrzeć do nas, do naszego serca. I w ten sposób, kiedy widzimy, że Pan Bóg właśnie czyni swoich uczniów przez to. Przez docieranie do głębi serca człowieka. Kiedy dla człowieka najpierw jest niezrozumiałe, to czyni go uczniem, czyli czyni mu to zrozumiałe. Po to, żeby móc to przekazać potem dalej. I widać wyraźnie to, że tak samo Pan Jezus dokładnie tak uczył swoich uczniów. Tak? Będziemy też chyba dalej o tym też mówić, ale właśnie pokazywanie, w jaki sposób wykorzystać słowa po to, żeby móc dotrzeć do drugiej osoby, aby ta osoba mogła sama właściwie to przyjąć i też właściwie przekazać drugiej osobie. Czyli zobaczcie, Dawid na nowo stał się uczniem Bożym. Zagubił się w tym momencie. Czytamy przecież o cudzołóstwie, o zabójstwie. Co prawda nie własnymi, cudzymi rękami, ale zabił człowieka, będąc królem. Ale Bóg rzeczywiście, byśmy powiedzieli, poprzez jakąś historię o owieczce sprawił, że jego serce zostało całkowicie na nowo stworzone. Coś niezwykłego. Dawid zrozumiał, poczuł przerażenie, pewnie poczuł obrzydzenie do tego, co sam uczynił. I kiedy powiedział zgrzeszyłem, to nie były to zwykłe słowa. To były prawdziwe słowa. Zaczęła się nowa droga z Bogiem. I naprawdę mówimy o zwykłej historii, którą nie tylko Dawid miał zrozumieć, ale on miał zrozumieć siebie. To było właśnie Bożym zamierzeniem. Julian, jeżeli... Mamy też inny przykład podany w Piśmie Świętym, bardzo ciekawe porównanie jest Izraela do winnicy, ale Ezechiel mówi, ale czymże goruje na przykład kawałek drewna z winogrona nad drzewami innymi. No i to stawia takie pytanie. Ja sobie myślę, Izraelci musieli powiedzieć, w ogóle nie góruje. A do tego jeszcze prorok dodaje, a jeśli to jeszcze jest taki nadpalony kawałek i z przodu, i z tyłu, do czego to się nada? I wtedy pewnie wszyscy pomyśleli, do niczego. I prorok mówi wtedy, tak i ja wydam mieszkańców Jeruzalemu, którzy do niczego się nie nadają. To smutne, ale musieli się zastanowić mieszkańcy Jeruzalemu. Jeśli prorok tak mówi, jest to poselstwo od Boga. I widzieli siebie jako taki patyk nadpalony, to my chyba gorsi jesteśmy od tych pogan, którzy są porównani do drzew. No i chyba tak było. To bardzo smutne. Ale właśnie przez taki przykład, takie opowiadanie Izraelici mogli lepiej zrozumieć swój stan. Tak. Zobaczcie, chodzili po swoich okolicach, widzieli piękne winorośle, myśleli sobie, tacy powinniśmy być. A kim jesteśmy? Takim kawałkiem drewna, który do niczego się nie nadaje. Ale wracając do Jezusa Chrystusa, zobaczcie, może jakieś przykłady z nauczania Pana Jezusa, kiedy też tak dogłębnie wyjaśnił, chociaż używał porównań, stan, w jakim znajdowali się ludzie w jego czasach. Jakie przypowieści nasuwają wam się tak na pamięć, żeby zobrazować potrzeby bycia uczniem, takim nawróconym uczniem Pana Boga? Jest taka ciekawa przypowieść czy historia na temat dwóch budowniczych. Jeden budował na skalę, co było bardzo trudne budować na skalę, ale gdy przyszły różne problemy, huragany, ten budynek ostał. A jedni szli taką łatwą drogą, jak to się popularnie mówi, na łatwiznę i budowali na piasku. A gdy przyszły różne huragany, wichury, ten budynek upadł. Jezus Chrystus zwrócił uwagę, żeby budować coś trwałego na skalę. Pismo Święte Chrystusa nazywa tą skałą, żeby na nim budować, na jego nauce. I to się ostoi, a nie jakichś takich teoriach, poglądach, które dzisiaj są, jutro upadają, są nieaktualne. To, co Jezus przekazał, było pewne, wartościowe w czasach, gdyby jest to do dnia dzisiejszego. I dlatego zwrócił uwagę, żeby budować na czymś trwałym, na Słowie Bożym, na Jego nauce. Przyrównał to do budowy budynku na skalę, a nie na ludzkich teoriach, które mają takie znaczenie jak budowanie na piasku. To jest jedno, natomiast zobaczcie, Pan Jezus wypowiada pewne porównania, ale nie pozostawia często tylko naszej wyobraźni wyciąganie wniosków. Tylko Pan Jezus na przykład, kiedy mówił o tym budowaniu na piasku, budowaniu na skalę, to powiedział, ten, który buduje na piasku, to jest człowiek, który słucha mojego słowa, ale go po prostu nie czyni. A więc to nie jest tylko nauka dla potencjalnych budowniczych jakiegoś domu, swojego domu. Chociaż pewnie lekcja bardzo przydatna. Natomiast rób coś, to rób dobrze. Słuchaj Pana Jezusa, rób to, co On mówi. Jest to bezpieczne, trwałe. To wytrwa próbę często bardzo niebezpieczną. Ale może jakieś inne przykłady jeszcze, które pokazują, że Pan Jezus naprawdę bardzo dogłębnie potrafił ocenić stan człowieka po to, żeby go podnieść z upadku, poważnego, moralnego upadku. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że Jezus wygłaszał różne kazania, ale mamy jedno kazanie składające się tylko z samych przypowieści. To jest kazanie nad jeziorem, 13 rozdział Ewangelii Mateusza. I tam jest powiedziane, że mówił w przypowieściach, a bez podobieństwa, werset 34, nic do nich nie mówił. Niektórzy czasami ten werset wyrywają i mówią, że w ogóle Jezus zawsze w przypowieściach tylko mówił. Nie, zawsze nie, ale dość dużo mówił i w tym wypadku bez podobieństwa nic do nich nie mówił. I uczniowie byli nawet zaskoczeni i przyszli do Jezusa w wierszu 10. Dlaczego mówisz do nich w podobieństwach? A Jezus ciekawie odpowiedział. Wiersz 12. Albowiem temu, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma i to, co ma, będzie odjęte. No wiecie, temu, kto niewiele ma, jeszcze to będzie odjęte. Jezus później wyjaśniał. Mówię tak dlatego, że wiersz 15. Otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli, a uszami nie słyszeli, nie zrozumieli, nie nawrócili się. Więc dlatego ja tak mówię, że nie chcą, to nic nie będą rozumieli. To jest ciekawe podejście Jezusa. Ale ci, którzy chcieli, gdy przyszli do Jezusa i prosili o wyjaśnienie na przykład przypowieści, to Jezus w wierszu 18 mówi, wysłuchajcie więc podobieństwa o siewcy. I wyjaśniał im różne przypowieści, które podał. Wiersz 36. Wtedy rozpuścił lud i poszedł do domu i przystąpili do niego uczniowie jego mówiąc, wyłóż nam to podobieństwo. Więc zauważmy, ludzie poszli do domu. Więc również to była metoda Jezusa. Mówił tak, ażeby ludzie wybrali. Albo naprawdę chcą iść za Nim i wtedy trzeba było coś zrobić ze sobą, podjąć jakąś decyzję, pójść do Niego, pytać, prosić. A jeśli nie, no to po prostu odeszli. I w ten sposób, bym powiedział, Jezus odsiewał niektórych, a niektórych pociągał za sobą. Pozwólcie, że ja może przytoczę taki przykład właśnie też, który mówi o winnicy. Też Jezus Chrystus mówi do ludzi, którzy nie bardzo chcą Go słuchać, ale jednak mówi. Mówi o tym, że ten właściciel winnicy przychodzi po swoje, po zbiory, po zyski, wysyła sługi. Oni są lekceważeni. Mówi, wyślę tam swojego syna. I próbuje jakby na oczach tych swoich oponentów mówić, ale oni myślą, zabijemy syna, ta winnica będzie nasza. Ludzie już w trakcie mówią, nie, nigdy! Już reagowali bardzo emocjonalnie. Ale Jezus dokończył tę mowę, a na końcu jest powiedziane i oni dokładnie wiedzieli, że mówił o nich. Czyli zobaczcie, nawet ci, którzy nie są gotowi z tego skorzystać, też rozumieją. Nie jest to oczywiście nic pocieszającego. Ale Pan Jezus rzeczywiście był czasami bardzo taki wyrazisty w swoich mowach. Te przypowieści, owszem, mówiły o jakiejś winnicy, o jakichś sługach, ale tak naprawdę mówiły o sprawach, które były tak bliskie tym, którzy powinni je zrozumieć i skorzystać. Bo zobaczcie, jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o to, żeby zrozumieć przypowieść. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć siebie, swój stan, by pójść do Boga, by się stać Jego uczniem. Ale nawet Panu Jezusowi, zobaczcie, przy tych najlepszych metodach nie zawsze się to udawało. Warto o tym wiedzieć, bo człowiek dokonuje wyboru. Proszę bardzo. My mówimy tutaj o pewnych obrazach, które malował Jezus, winnice i tak dalej. Mnie się przypomniała historia, która mnie bardzo poruszyła, kiedy byliśmy w Wittemberdze, całą grupą i przewodnik oprowadzał po tym kościele zamkowym, na którym przybite były tezy Lutra. W tym kościele były różne obrazy, on o tym powiedział, o tym, o tamtym, a jeden pominął. I mnie to zainteresowało. I mówię, później specjalnie go na boku zapytałem, a co oznacza ten obraz? A on mówi, nie chciałem specjalnie omawiać tego, bo on jest takim kamieniem niezgody, a nie chciałbym się żyć niezgody, bo tutaj pokazuje winnicę Bożą, kto ją psuje, a kto ją naprawia. Pomyślałem, ale gdyby tak ludzie zobaczyli to, to ten obraz naprawdę przemawiał. Pamiętam też historię z czasów husytyzmu, kiedy namalowano Pana i sługę. Pan jedzie na osiołku, dzieci są jego przyboczną strażą, no i sługa na pięknym rumaku, potrójnej koronie, tak jest, no pełno złota, drogich kamieni. I to tak poruszyło wtedy ludzi, że nie trzeba było dużo mówić. Tą metodą naprawdę wielu ludzi się zbliżyło do Boga. Jest szansa, jest metoda, ale musi być też otwarte serce. Ale zobaczcie, mówimy o Panu Jezusie. Zostawił swoich uczniów, wychowanych na tych przypowieściach. Powiedzcie mi, a najbliżsi Jego apostołowie, jak korzystali z tej dobrej, Bożej metody, żeby zobrazować ważne rzeczy tym, którym oni zwiastowali Ewangelię? No na pewno powtarzali nauki Jezusa. To musiało być. Ale też przecież wypowiadali słowa swoje, które wynikały z ich obserwacji życia, z potrzeb ludzi. Jakimi przykładami byśmy tutaj mogli się posłużyć? Kiedy czynili uczniami innych ludzi, czynili ich lepszymi ludźmi, na obraz i podobieństwo Boga. Albo przynajmniej wypominali im ich niewłaściwe zachowania, bo różnie to mogło być z akceptacją tej nauki. Ja tylko taką wstępną ilustrację podam, że nawet wielki myśliciel, teolog, może największy poza Jezusem Chrystusem, niektórzy go tak widzą, apostoł Paweł, a posługiwał się prostymi przykładami z życia na temat małżeństwa, no i wiele innych rzeczy możemy wymieniać. Czyli nawet wielcy teolodzy, wielcy myśliciele, a szli metodą Jezusa Chrystusa, to znaczy przemawiali w sposób przystępny, prosty, tak, aby ta prawda dotarła i była zrozumiała. Obrazowy. No, a jakie obrazy wykorzystywali właśnie? Oprócz małżeństwa, o którym wspomniałeś, co jeszcze na przykład mówili? Takiego, co mogło naprawdę wyobraźnię poruszyć? Porównywano na przykład do żołnierza, chrześcijanina, czy też ucznia. Tak samo na przykład do ciała porównywał Kościół. No i oczywiście te obrazy jak najbardziej przemawiały do świadomości ludzi. Uważam, że szczególnie apostoł Paweł wyraźnie pokazywał, w jaki sposób powinniśmy funkcjonować, w jaki sposób powinniśmy żyć, prawda? Zresztą on często jest tak, mówił w metaforze, mówiąc na przykład o miłości, o wielu innych rzeczach. Mówił tak, aby ten obraz był pełny. Dlatego widać, że ten kunszt apostoła Pawła no, był naprawdę niesamowity w przekazaniu tych treści, które miały wartość, największą wartość, prawda, które mogą nieść do życia wiecznego, do Chrystusa. Widać wyraźnie, że ja bym podkreślał tu bardzo mocno działanie Ducha Świętego na te osoby. Pamiętajmy, że ludzie mają mądrość, tak? No ale to mądrość też Pan Bóg daje. Przez Ducha Świętego może dotrzeć do człowieka. I tak samo widać, że ta mądrość była z góry, prawda? Od Pana Boga, może nie tyle ile Pesach on też miał, tak? Więc zobaczmy, że Bóg, tak samo jak używał w Starym Testamencie przypowieści i o różnoobrazek myśmy mówili, jak najwięcej Jezus tego widać wykorzystywał, a tak samo uczniowie, tak? Czyli widać wyraźnie, że to jest pewien sposób, który Pan Bóg chce do nas dotrzeć dzisiaj. I wykorzystuje to. Może chwileczkę to opowiem, że zobaczcie w księdze Daniela i objawienia, które są księgami prorockimi, Pan Bóg właśnie przez obrazy przemawia. Tak samo wtedy do Nebukadnezara, do Daniela, prawda? Tak samo Pesach księdza objawienia w Apokalipsie przez obrazy, tylko przez obrazy zresztą przemawia Pesach do nas dzisiaj. I to jest niesamowite, kiedy znajdujemy, że wartość Pisma Świętego, prawda, zawiera się właśnie też w tym. I to jest niesamowite, żebyśmy uświadomili sobie, jak ważne jest, abyśmy to sobie rozumieli. Dziękuję bardzo. Proszę. Ale też jest bardzo ważne, żebyśmy z obrazów, ilustracji nie robili rzeczywistość, bo to też jest niebezpieczeństwo. Nawet mamy przykład z dzieł apostolskich, jak Bóg chciał przekonać Piotra, aby pogan nie traktował jako nieczystych. No i dlatego też posłał mu tam prześcieradło lniane jakieś i tam pełno nieczystych stworzeń i jedz to. I niektórzy próbują z tego wyciągnąć taki wniosek, że już nie ma podziału na czyste i nieczyste i tak dalej, to co tak jasno Pismo Święte wspomina. I mamy inne rzeczy, że ludzie w czasem fałszywy sposób z przypowieści, z obrazu, czasem takiego wyobraźni tylko, robią rzeczywistość i na to też warto zwrócić uwagę. Czyli kiedy oglądamy obrazy, które są czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, to zadajmy sobie jedno zasadnicze pytanie. Jak zrozumieli je ci, do których one były skierowane? I to było rzeczywiście kluczowe. Moi drodzy, pora już chyba kończyć nasze rozważanie. Przypowieści rzeczywiście jest ogrom. Nie sposób je wymienić, a cóż dopiero opowiedzieć. Jest tam naprawdę mnóstwo lekcji i one rzeczywiście są taką nauką, która ma iść z nami przez całe życie. Z nami, chrześcijanami, z wszystkimi, którzy mogą stać się jeszcze uczniami Jezusa Chrystusa. Pozostają naprawdę głęboką nauką. A jeżeli nam pozostaje jeszcze dodatkowy wniosek w postaci tego, że do ludzi trzeba mówić obrazowo, tak żeby docierało, żeby budziło myśli, sumienie, uczucia, emocje, po to, żeby człowiek mógł naprawdę zrozumieć, co zrobił dla nas Chrystus, no to życie przed nami, słuchajcie. Chciałbym, żeby Bóg nas naprawdę uzdolnił do tego, żebyśmy mogli innych czynić uczniami poprzez przypowieści. Przypowieści Chrystusa i każdą inną, obrazy, byle była skuteczna. Telewizję, internet. Tak, oczywiście. Jest to metoda. Metoda, która ma nam służyć czemuś nadrzędnemu. Moi drodzy, pomodlimy się. Zakończymy nasze rozważanie modlitwą. I proszę Władysława. Nasz wielki, dobry Boże, dziękujemy Ci za wspaniałą, niepojętą prawdę na temat zbawienia, które jest w Słowie Twoim, na temat wszystkich ostrzeżeń, które tam są zawarte, a szczególnie dzisiaj chcemy podziękować, że wielki Boże, z natchnienia uzdalniałeś pewnych ludzi. Sam to czyniłeś, gdy będąc człowiekiem na ziemi, uzdalniałeś też innych ludzi, aby w sposób najbardziej prosty, przemawiający, przy użyciu pewnych ilustracji dotrzeć z poselstwem, aby inni, słysząc to, rozumiejąc to, stawali się Twoimi uczniami, podążali za Tobą do zbawienia. Dziękujemy Ci za to i za dar zbawienia, jak również dziękujemy Ci za sposób, w jaki te wspaniałe rzeczy zostały przekazane, aby były lepiej i głęboko zrozumiane. Prosimy o to i dziękujemy w Jezusie Chrystusie naszym Panu. Amen. Chciałbym Wam podziękować za to, że wspólnie mogliśmy rozważać Boże Słowo, ale chciałbym też podziękować wszystkim internautom za to, że spędzili z nami ten czas. Ale korzystając z okazji, chciałbym zaprosić na kolejne spotkanie, kolejne rozważanie Bożego Słowa. które będzie związane również z uczniostwem, a nosi tytuł Uczniostwo, a modlitwa. Modlitwa też ma swoją rolę w byciu uczniami Jezusa Chrystusa. Oby nam tego też nie brakowało, ale o tym będziemy rozmawiali już dopiero następnym razem. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.